Są jakości, fajnie. Jest też Hitsuru, cześć Hitsuru. Się jeszcze tak samo jako pierwszy nad ranem. What do you mean? Aaaa. Cóż mogę powiedzieć, współczuję bardzo. Gówniana sprawa, że tak powiem. Dobra. Gdzie mieliśmy ostatni zapis? Cześć Dim. Tu było automatyczne, tutaj robiliśmy. Cześć Sebastian, tutaj robiliśmy jakiś... Pewnie coś tam układaliśmy. Więc... Potrzebujemy trzech głów, mamy chyba dwie, została tylko jedna i jeszcze przy okazji zbieramy shotguna. Właśnie, komendy działają, bo działa, tam miał urlop po prostu chwilowy pewnie przez jakiś czas. Gra, niech mi się załaduje, proszę. 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 Okej. Okay. Press F tu kontynuuj. Naciskam F. Op. Wow. Dobrze, dobrze jest. O, trochę wiało w jednym momencie, jak lał strasznie deszcz. I tak się strasznie rozpadało i po prostu ten wiatr z tym deszczem dał taki mocny efekt dosyć. Dobra. Co my tu mamy przede wszystkim? Jest tak, zioło. Cześć Xon. Z wersji wyjaśnij mi, jakim cudem. Jest już 17. What do you mean? No jest, owszem. Te naboje na razie nam się nie przydadzą. POV, a widzisz. Wej tak. Zdjęcie skarbu, okej. Okay. Ja wiem, pamiętam z tam, co to jest. Kaseta już też była odgrywana. Cześć Lolek, witam. Zabierz głowę psa od Jacka, weź strzelbę. Dobra, mapa była pod fałką. I mamy skorpiona teraz, tak? Dobra, czyli... Nie wiem, czemu mi tak... Mam tego lekkiego laga, widzę. Przycina mi trochę. No ja to obstawiam, że to po prostu musi się trochę rozgrzać. Ogarnie się i przestanie. Wszystko się, niech się wszystko podoładowuje spokojnie, bo wiem, że też gra kawałek czasu się ładowała. Musimy wyjść na górę teraz. Na górze jest rec room, w rec roomie powinna być strzelba. Przynajmniej taka zepsuta strzelba, bo tu jest, widzę, że jest prawdziwa. Ciekawe, czy Jack tutaj jest jeszcze, bo Jack miał te głowy i Jack był... na dole, więc może mamy od niego względny spokój na razie. Byłoby to dobre, bo przydałoby się trochę pozwiedzać tak na spokojnie. Pokój babci. Co mamy w środku? No, Jack jest gdzieś podobno na dolnych poziomach. Zabrał nam ostatnio głowę psa. Szanowna pani Baker, jak się pani czuje, dawno nie była pani na badaniu, skończyłem analizę zdjęć rentgenowskich, ciemno, przerywczaste to grzybopodobne skupiska, które zdają się mieć związek z pleśnią. Konsonacje i głosy.
Grzybiczy pasożyt, są poważne obawy. Crawford Lang, szpital Golden w Dalwej. No, cienko wszędzie generalnie ta babka. To przy okazji sobie posnupujemy w jej pokoju. Dosyć mam ganienia skurwieli po dziedzińcu. I następnym razem gości uciekną, schowaj psie głowy, żeby nie wydostali się z domu. Ukryjemy je w tych miejscach. Zegar z wahadłem w salonie, książka w pokoju rekreacyjnym i prosektorium w piwnicy. To już wszystko mamy oprócz prosektorium. O Boże! Sztuczna szczęka. To jest ta zepsuta strzelba, czyli to jest coś, czego potrzebujemy. Amunicja do pistoletu, Hems fluid. Babcia ma grzyba, ta staruszka. Nie Margarita, tylko ta staruszka, ta co na wózku siedzi. Ona ma grzyba. No okej. Mamy trochę amunicji, dobrze. Nie mamy lockpicka niestety, więc nie otworzymy tej skrzynki. Nie wiem, kiedy ta gra zacznie być szczodrzejsza z wytrychami. Mam nadzieję, że stanie się to niedługo, bo chciałbym pozgarniać te rzeczy. Na górce obok mojego bloku koło drogi stoją rzędy drzew i na jednym jest taki duży grzybi. Wystarczy, że tutaj położymy ten zepsuty shotgun i dzięki temu mamy swój własny osobisty. No co oznacza też niestety, że mamy mniej miejsca na cokolwiek innego. Wydaje mi się, że niedługo powinniśmy dostać jakiś upgrade miejsca do plecaka, do ekwipunku, tylko nie pamiętam, kiedy to było dokładnie i gdzie. Nie w tym miejscu. No to było w jedynce. To było w jedynce, jak się grał Chrisem. Jill też tak można było, ale u Jill też Barry ratował. Więc Chris musiał wziąć zepsuty shotgun. Tutaj nie ma żadnej drzwi, które da się otworzyć chyba tym kluczem Skorpiona, więc chociaż chyba są na dole tutaj, jak się schodzi do kostni. Nie. Już się otworzyłem po prostu, czyli możemy chyba ten klucz zostawić. Te chemikalia, nie jestem pewien, czy będzie coś, żeby z nich zrobić. Ale też mogę zostawić na wszelki wypadek i weźmiemy na pewno naboje do strzelby, bo one się mogą nam przydać. Przy okazji reload. Zapis. I wracamy do gry. Wracamy do... naszego... piwniczenia. Teraz trendy najszybciej będzie. Tędy. Cześć Sylwio! W ogóle, właśnie pytanie, jak wrażenia póki co? Jeżeli śledzicie E3, to jak wrażenia na razie z konferencji? I na co liczycie na dzisiejszych i jutrzejszych konferencjach? Bo zapowiadają się bangiery. Dzisiaj ma prezentację Xbox z Bethesdą i Square Enix. Jest także PC Gaming Show. A jutro prezentację ma Capcom. O 23:30 dla mnie chyba najważniejsza prezentacja E3, czyli Capcom. Ale dzisiaj Square... ciekawe, czy będą. Stream Devolvera! Był... wydaje mi się, że to jest... że oni robią to samo już od jakichś kilku lat. Co był kolejny skit wyśmiewający ten... wyśmiewający tym razem chyba te wszystkie Game Passy i tak dalej. Tam biedny. Mógł nas posłuchać, to by lepiej na tym wyszedł. Tutaj nie ma nic więcej.
Tu jest głowa psa, ale poczekajmy chwilę, zanim. Tu jest snack. O! Okej, okay, prostrzelnicz, super. Mamy amunicję. Tak, Max Pass Plus. Także zdaje się, że jesteśmy na tyle gotowi, na ile możemy być. Spytacie, gotowi na co? No. Git! Mija nam łapę odcięła w sumie. Teraz tak. Tym można Jacka zestagerować. Oczywiście tymi workami, także warto z nich korzystać. Gdzie on jest? Boże, blisko był, za blisko! Dobra, udało mi się to zblokować. Okej. Okay. Jemu wyrósł jakiś grzyb. I teraz będzie ciekawy moment tej walki, proszę państwa, ponieważ Jack bierze jakieś nożyce mechaniczne, a my bierzemy piłę mechaniczną, więc mamy walkę mele. Znowu chyba sparowałem, jak mi się wydaje. O kur... Tego to już nie sparowałem. Nie będę się może tak bawił, bo to jest niebezpieczne. Dalej lepiej jest chyba w niego strzelać, ale piła jest przydatna później. Ała. Leczenie. Plus. Dobra, stagger. Niestety te nożyce też mogą nam przeszkodzić w trafieniu go. Dobra. Dajemy radę na razie, dajemy radę. Jest dobre hapeki. Jest zblokowany znowu. Dajemy radę, okej, okay, tą piłą też można mu wyrządzić obrażenia. Nie mam już amunicji do shotguna, do... Ja nie lubię tej walki, bo tutaj amunicja strasznie bardzo się szybko kończy. O, okej. Udało nam się go ładnie osłabić tutaj. Zniszczyć grzyba. W plecy go posmyrać. O Boże. Muszę przeładować piłę mechaniczną. Are you serious? O, zapomniałem, że to mi nie pauzuje tego. Ekwipunku, dobra. Zabawnie się robi, nie powiem. Chcę popróbować z tą piłą, bo wydaje mi się, że można mu zrobić dużo krzywdy tą piłą mechaniczną. Chcę oszczędzać amunicję w miarę możliwości, bo później jest lokacja, która... Well, się bardzo, jeżeli chodzi o... dostępność amunicji, więc na tyle, na ile mogę, to wolę ją oszczędzać. Także możemy próbować dalej z piłą. No, Ubisoft nic ciekawego IMO nie pokazał.
Tak, kropka. Nawet te kurliki są dla mnie takie... mech. Dlatego czekam na dzisiaj z nadziejami. Na konfig Gearboxa też w sumie mało jakiegoś coś ciekawego, konkretnego. Najbardziej to mnie rozwala chyba w tych wszystkich konferencjach to, że... Nie wiem dlaczego uważa się, że... Że najważniejsze jest powiedzieć, o mój Boże, gracze, coś tam, wszyscy gry zbliżają graczy, gramy w gry, miliony graczy zbliżamy, jakieś takie czcze pierdzielenie. Nikogo to nie obchodzi! Przecież wszyscy wiedzą, że oni tam są, żeby doić kasę z graczy. Dajcie trailery. Im więcej trailerów, im mniej marnowania czasu, tym lepiej. Naprawdę. Ja nie jestem fanem. Jit! Dobra. Niedobra. Ale spudłowałem, o Jezu. Miejsc. I teraz on pójdzie po piłę znowu. Groove. Chyba nic mu nie zrobiłem. Chyba go też nie zblokowałem tutaj. No nie. Fajne jest to starcie, w tym sensie, że jest dużo jakichś takich różnych sekwencji, które można odpalić z tą piłą mechaniczną. Dobra. I na razie całkiem sprawnie mi idzie to. Walczenie z nim. Całkiem sprawnie, co nie znaczy, że w ogóle idzie. Nie jest źle, nie jest źle. Chociaż nie wiem, czy do końca da radę oszczędzić amunicję, ale chyba nie. Dobra. Bobo. Przeładowuj szybko, Ifen! To się da zblokować, bo to jest chyba one hit kill, z tego co pamiętam, więc cieszę się, że da się to zblokować. Okej, okay, jest grzyb. Mam nadzieję, że ta walka powoli zmierza się do końca. Okej. Chyba się udało. Chyba poszło. Okej. Wydaje mi się, że to jest to. Dobra, tak. Tak. Tak, koniec, jest. Udało się. Bardzo sprawnie poszło, bardzo sprawnie, super. Cieszę się, że ta walka skończyła się w ten sposób, bo naprawdę łatwo, w tym sensie, że jak pierwszy raz podchodziłem do walki z Jackiem, była zdecydowanie trudniejsza. Tutaj wyszło to całkiem sprawnie, wyszło to całkiem nieźle, więc cieszę się, że tak to wyglądało.
Ważne jest tu blokowanie, bardzo ważne, zwłaszcza tą piłą, tym shotgunem, tych jego instakili. Trzymanie dystansu. I celne headshoty. Mam wrażenie, że nawet ta strzelba nie robiła aż tak dużo, bo pistolet widziałem, że jak się heady trafiało, to... No, śpiła jest już zepsuta dzięki Super Ethan. Cześć Geralt. Z PC Gaming Show chce personel 13 imię. Well, ciekawie by było. A nie wiem, na ile to prawdopodobne. Do. Myślisz, że to jest bardzo prawdopodobne? Ja nie sądzę. Wydaje mi się, że żeby trójka trafiła na Steama, to przydałby się jej jakiś taki porządny remaster lepszy niż ten PSP-kowy. Piątka zwykła na Steamie byłaby moim zdaniem rozsądna i logiczna. Z drugiej strony Atlus, a rzeczy rozsądne i logiczne, to ostatnio nie idzie ze sobą w parze, niestety. Idziemy stąd. Generalnie to już możemy uciekać z tego domu. Możemy wyjść z domu Bakerów. To też zrobimy. Nasze apteki wyglądają całkiem nieźle. Mamy apteczkę. Aha. O. Jest babuszka. Ona jest creepy. W sensie, to, że ona się tak pojawia zupełnie znikąd, nic nie robi, nic nie mówi, tylko sobie nuci. Babka kiepska. Dobra. Jak to na razie pod względem HP-ków wygląda? Bardzo fajnie. Chowam to. Głowy wszystkie wyjmuję, bo będziemy je teraz wsadzać. Strzelba, no zostanie, mimo że nie mamy do niej amunicji, no to czemu miałaby nie zostać? Zapisujemy, bo Jack is dead. Mamy dużo amunicji do pistoletu w miarę. Wszystkie zasoby są w takim fajnym stanie teraz. Dobrze wyposażeni wychodzimy z tego domu. Pójdziemy jeszcze tutaj, ponieważ jest ten jeden skarb, którego zapomniałem zgarnąć, a który warto by było zebrać. Który jest na mapie, było pokazane, że tu konkretnie chodzi o ten kamień i tu są sterydy. I sterydy zwiększają siłę i maksymalne zdrowie, więc oczywiście, że bierzemy upgrade. I HP-ki, HP up. To co teraz? Co teraz? Tędy pójdziemy. No tak, do głównej sali, basically. Najszybciej będzie tędy. Zastanawiam się, czy jest jeszcze jakieś miejsce, którego nie zwiedziliśmy tak całkiem, ponieważ biorąc pod uwagę, że Jacka w pokoju dziecięcym jeszcze nie byliśmy, niemożliwe. To musiały być zamknięte na jakieś drzwi, na jakiś klucz po prostu. Jacka już raczej nie będzie, tak mi się wydaje, że teraz póki co. No teraz póki co, w ogóle go już chyba nie będzie. To możemy... Tak, pokój dziecięcy jest zamknięty na Snake Key. A tu są lockpiki, których my obecnie nie mamy, więc nie możemy tego otworzyć, bo gra nie jest zbyt hojna, jeżeli o to chodzi. Wracając do E3, to... O, góry Arklay, proszę bardzo. To jest miejsce, w którym działa się, w którym była umieszczona posiadłość Spencera, w której działa się akcja jedynki. Taki bardzo ciekawy callback. Jedna głowa, druga głowa, trzecia głowa. Wszystkie głowy są, także możemy wychodzić z tego domu. Można poczuć taką małą wolność w tej chwili, no bo Bakera się pozbyliśmy. Jest ziele do zebrania, proch strzelniczy.
wyszliśmy z domu, mamy większą swobodę ruchu. Tak naprawdę, gdybyśmy chcieli, to możemy już stąd uciekać w ogóle, ale musimy znaleźć Miję i pomóc jej. O, wytrych! W sumie to zastanowię się, na co ja go chcę wydać. Bo tutaj jest ten wóz. Przyczepa kempingowa. O, wóz kempingowy. No, no, no. I co my tu mamy? Może to należy do Zoe? No fajnie. Skrzynka, mamy zepsuty pistolet, który możemy podnieść. I go schowamy na razie. On nam nie jest raczej potrzebny. Jest kolejna kaseta. Mamy monety i teraz tak. Jest... Dla nich jest za późno. To jest ta cała rodzina Bakerów znowu. Zdjęcie. Czuję się coraz dziwniej. Wkrótce będę jak mama i tata. To wszystko jej wina. Powinnam uciec. Nie, nie mogę. Jeśli się dowie, będzie po mnie. Kobieta, którą sprowadzili. Mija coś wie. Gdybym miała surowicę, mogłabym się wyleczyć. Muszę dowiedzieć się więcej. To są pewnie notatki. Mi fajnie, że można je nawet ten... Tutaj normalnie odczytać. Zobaczcie. One są zapisane. Oczywiście te bardziej wyraźnie niż wszystkie inne, bo czemu nie? Teraz tak, możemy wziąć Magnuma. Te cyfry to jest ilość monet, które możemy wydać. Możemy wziąć Magnuma, ale mamy tutaj sterydy, stabilizator. W lodówce mamy tak, jest zatrważająco, jest... Jest po prostu czysta, w przeciwieństwie do innych lodówek w tej chacie. Weźmiemy sobie 3 monety i kupimy sobie sterydy. Nie wiem, czy będziemy zbierać na stabilizator, czy na Magnuma. Magnum na pewno by się przydał, chociaż nie aż tak, bo przyszedłem grę bez. Więc na pewno jest możliwe, żeby skończyć grę bez Magnuma. Dobra, o ile tutaj, jeżeli tutaj nie ma nic więcej ciekawego, zwłaszcza jeżeli nie ma tutaj żadnych skrzynek czy innych miejsc, które możemy zwytrychować, to ja bym po prostu... Schowam znowu to, bo to nam nie jest potrzebne. Wezmę chemikalia. I... Robimy z nich więcej amunicji. Zapiszemy tutaj. I wracamy do domu na drugie piętro, żeby jeszcze... O, tak myślałem, że telefon zadzwoni, jak będziemy wychodzić. So what is it you need me to do? Is it going to help me get out of here? Yes. Now listen carefully, Ethan. My family and I, our bodies are contaminated. I can't leave the property unless I get it out. And the same goes for Mia. Is there a way to get it out? We need the serum. It should clear whatever this stuff is out of the body. As long as you're not too far gone. All right. So where is it? If I knew where one was, I'd already be long gone. But I have a feeling my mother has hidden some inside the old house somewhere. Mm. So if we get this thing, I can help Mia and we can get out of here? Right. And so can I. The old house is near the water. You can't... Under the water, jest. I just hope you can handle my mother. Your mother? Be careful. They'll be looking for you. Okay, idziemy w takim razie do starego domu i mamy drugiego oponenta w postaci Marguerite Baker, czyli tej matki, której mały przedsmak mieliśmy w sumie w... na kasecie u Mii. Ona, znaczy mały przedsmak, w sumie to ona nic nam nie zrobiła, bo udało nam się ją uniknąć w miarę sprawnie, także nawet tego nie mogę powiedzieć, ale widzieliśmy ją, wiemy, że jest groźna. Tu mamy jakieś dwie karty, mamy suplementy tutaj, one są... Trzeba je przerobić na lek. Z suplementów możemy zrobić albo psychostymulanty, albo neuropociski. Moim zdaniem obydwie te rzeczy są useless.
więc suplementy się po prostu nie przydadzą. Także je schowamy. Cześć, samurajo. Czy ja tego nie mówiłem przed chwilą? I nawet nie wiem. Pamięć i sitting. Pamięć już nie ta. Dobra. Którędy teraz w takim razie? Stary dom to w tę stronę, apparently. A, sorry. Miałem jeszcze wejść na drugie piętro, zobaczyć... wytrych. Jeżeli tu będzie jeszcze Baker chodził, to się zesram chyba. W sensie, ja się go już w ogóle nie spodziewam tutaj teraz. Wydaje mi się, że można chodzić spokojnie po domu. Okay, bierzemy wytrych w takim razie. Naboje do strzelby, super, bardzo się przydadzą, na pewno. Tu w szafce nic nie ma. Tak sprawdzam jeszcze. Żeby nie było, że coś przeoczyłem. I w tym kamperze nie było, kurczę, żadnego upgrade'u do pojemności. Jest ojciec i matka, czyli Jack i Margaret, jest syn Lukas, jest córka Zoe i jest ta babka, o której nic nie wiadomo. Aż sobie szybko sprawdzę, czy jak gdzieś... Nie pomijam tych plecaków. Dobra, czyli dopiero je znajdziemy w nadchodzącej lokacji, czyli stąd już możemy iść. W końcu. Dobrze jest na razie, bardzo, bardzo dobrze nam idzie. Ale teraz jest moim zdaniem, zbliża się najgorsza część tej gry. Mówię, w mojej opinii ona jest najgorsza. Stary dom. Nie lubię. Nie lubię bardzo. Ale zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Bo może nauczony doświadczeniem okaże się, że idzie zdecydowanie lepiej niż za pierwszym razem. I co mamy? Tak, mamy skrzynki z nabojami, z robalami. Ale im więcej amunicji do strzelby, tym lepiej, zawsze. No i dobra, wchodzimy do domu. Stary dom, pierwsze piętro. Mamy... O Boże. Wielkie, wielkie owady, ogromne. Najlepiej je likwidować nożykiem, właśnie takimi pchnięciami. Jak podleciał! Ok. Dwie opcje mamy. Możemy albo iść tędy. Tylko, że zobaczcie, że tu jest... Ul. My się tutaj nie przedrzemy na razie. Offem ich albo Raiden. Offem albo Raiden. I tu jest kolejny. Jest na górze. Jest wykreślone don't.
To na szczęście... Kurde. Myślałem, że możemy to przejść, obejść, ale... Aaa, rzuciły się na mnie. Straciliśmy jakoś dużo HP-ków na szczęście, ale to jest... Nie lubię bardzo tego. A tych owadów i tych... Uli będziemy mogli się pozbywać jedną konkretną bronią, którą będziemy tutaj zbierać. Tutaj jest lockpick. Tutaj jest... Znowu. Ich wylęgarnia. Oh, fuck off. Serious. No. Giń! Dobrze, że ten nożyk działa w miarę, no nie? Dysza palnika. Chyba można to z czymś połączyć. No pewnie można, ale jeszcze nie. Dostaliśmy też coś takiego jak paliwo stałe i możemy je połączyć w paliwo do palnika, więc... Jakby domyślacie się, co jest bronią, która pomoże nam zlikwidować te insekty. Jest to oczywiście palnik, który dostaniemy później. A i później, niedługo. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby go podnieść. Psychostymulanty mamy. I wytrych. Super, fajnie, fajnie. Będziemy mogli... Chyba mamy już jakieś zwytrychowane. Te psychostymulanty to ja mam ochotę użyć, bo i tak z nich nie korzystam. O, i od razu mamy tutaj prostrzelniczy znaleziony, więc... I guess, że się opłaciło. Super. Skąd się wzięły te robale? Czemu? Czy to jest obowiązkowy damage, który muszę dostawać, czy co? Bez sensu. Mapa domu. Ale nie zostaję od nich tak bardzo, na szczęście. Mam za mało miejsca na paliwo do palnika. Jest robal tutaj. Czy ja się czegoś mogę pozbyć? Nie chcę. Będzie trzeba pamiętać, że to tu jest, ok? Tutaj było to pomieszczenie, gdzie graliśmy Mio. Teraz tak, to sobie zaraz wszystko pozbieramy, tylko... tu jest save room. I tu jest ten plecak, także mamy powiększone capacity. To odstawimy, weźmiemy tak. Mamy jeden prostrzelniczy, więc jedna chemikalia i drugie chemikalia, żeby połączyć też paliwo, bo to się nam przyda jak najbardziej. To jest raz i to jest raz. Czy ja coś chcę schować stąd? Chyba nie. Chyba nie. Dobra. Rozumiem, co w mrówkach i mszycach. Co to? A, to jest ten, znajdźka. Znożają, bo mi szkoda amunicji na coś takiego. Tutaj mamy uchwyt palnika i teraz jak połączymy to i to, to dostaniemy palnik. Super. Mamy już trochę amunicji do niego. Jest paliwo, kolejne chemikalia. To od razu pójdziemy je schować też. Także jak to mówią, teraz możemy dać im popalić. Ha, ha, ha. By the way, palnik się. Dla mnie zdecydowanie najgorsza broń w tej grze. Jest do dupy i przydatna tylko praktycznie i wyłącznie na te owady. Tu jeszcze nie mamy przedmiotu, nie wiem czy będziemy go mieli w sumie. Tu jest paliwo do palnika, chciałbym je zgarnąć, dzięki. No i to nam odblokowuje cały dom praktycznie do zwiedzania teraz.
teraz możemy spalić to gówno. To też trzeba spalić, żeby dostać się do tej skrytki, gdzie są chemikalia i silne chemikalia. I tu gdzieś był lockpick. Lockpick był tutaj. W sensie, że do zwytrychowania szuflada była. Okej. Okay. Apteczka, super. Bardzo dobrze. Zasoby przydatne na pewno. Tutaj. Kolejna wylęgarnia wodowi. Zobaczcie, już nie mam przez to gówno HP. Ja nie mam jak się przed tym bronić nawet. Bez sensu to jest. Bez sensu. Nienawidzę. Nienawidzę tej lokacji. Nienawidzę tych przeciwników. Czy tu coś jest? Tak, tu coś jest. Bardzo wyraźnie tu coś jest. Ja nie lubię. Dla mnie to jest najsłabsza część tej gry. Właśnie eksperyment szybki. A. I da się to też kasować strzelbą, ale chyba nie ma to sensu. Odnowimy sobie hapeki. Nie ma co. Zwłaszcza, że mamy dużo chemikaliów, więc dużo się z tego porobi rzeczy. Nie będę chyba aż tak oszczędny, zwłaszcza, że no... Okej, paliwo, więc obowiązkowo przerabiamy je na amunicję do spalarki. Teraz tak, tutaj wszystko pozwiedzaliśmy, tak... Mniej niż więcej, ale pozwiedzaliśmy. Chyba jest jeszcze jedno miejsce, gdzie można to gniazdo skasować do... Ja się tam pozwolę przejść, bo... Ja sobie tam pozwolę przejść, bo może być, mogą być itemy do podniesienia. Tak, to tu. Skończyliśmy to shotgunem. Tu jest robactwo. Paliwo do palnika. Fajnie, fajnie, dobrze. Niech będzie, niech będzie. Im więcej, tym lepiej. To otwieramy i tu mamy ziele. Od razu sobie przerobimy silne chemikalia na to. Właśnie wziąłem te dwa chemikalia. Ha? Coś mi tu nie gra. Bo były takie... A nie, bo to były chemikalia i silne chemikalia chyba. Okej, okay, dobra. Bo miałem wrażenie, że mi się ilość chemikaliów nie zgadza, ale okej, okay, jeszcze jedna chemikalia zużyłem, żeby paliwo z nich zrobić. Wszystko jest w porządku. Dobra, nic tu więcej nie ma, zdaje się. Przejdziemy się jeszcze raz do save roomu. Żeby tam pozostawiać rzeczy, już tak się ogarnąć na dalsze jakby... Na dalsze przygody, na kolejną sekcję tego domu. Wydaje mi się, że dużo nam tutaj nie zajmie chodzenia. A bo jeszcze sobie nie przywróciłem hapeków. Dobra, zrobimy tak. Mamy jedną dużą apteczkę, jedną małą na razie i mamy chemikalia i ziele i mnóstwo tego wszystkiego jest ogólnie. Posortować sobie pozwolę. Okej. Schowam te chemikalia, one nie będą nam potrzebne zbytnio na razie. Dużo amunicji do pistoletu. Jest trochę amunicji do shotguna. Nie jest źle. Tragedii nie ma. Wyposażenie jest. Co najważniejsze, możemy iść dalej w takim razie.
Najważniejsze, że udało mi się skasować te insekty z drzwi, owady. I teraz tutaj w salonie był ten komin, tu się dało przejść dalej. Jest moneta. O! To Mia. No more bullshit, Mia. I want some answers. I know, you're right, and I always wanted to tell you, but I just, I can only remember a little, and the rest is just gone. Oh. That right? You mind if I borrow mommy for a little bit? Why don't you stand there? Do something! Ethan, help! No to zrobił. To był Lukas. Syn. Miły w koleś, przemiły jest, nie? Mamy figurkę, więc możemy teraz iść zrobić puzzla z pająkiem po raz drugi. Coś było? Mi się chyba zdaje. Nie było nic. Dobra. Jedna z tych figurek. Ja chyba tę szufladę otwieram już po raz 50, nic nie ma. O! Margaret! Jak miło. No dobra, którędy my musimy przejść, żeby zrobić tego puzzla? Tu do galerii, czyli możemy iść tędy. Mamy trochę więcej robactwa, niestety. Czy ona będzie nas polować tak jak na Mię do? Czy też nie? O kurde. Zrobię jednak obejście. Chyba nie chcę trafić na Margaret. A to można nam spokojnie spalić. Super, ale podniosłem teraz schemat miotacza płomieni. Bardzo przydatny. Dobra, idziemy tędy. Przez pokój gościnny. Mam nadzieję, że jej tu nie będzie. Nie ma jej tu. Robimy szybko tego puzzle, znaczy się szybko. On jest, tak jak wyjaśniałem wcześniej, on jest w jakiejś innej w ogóle przestrzeni umieszczony, więc nie trzeba. Nie trzeba się spieszyć, bo przeciwnicy zamrażają się w tym momencie. Wszyscy. Szybko zrobiony puzzle, nie ma co. Tak, tutaj puzzle się szanuje. Nie gadaj tyle i Fenwa ci do mordy wpadnie. Jakiś. Okej. O, mamy tu coś. Paliwo. Cool. Ziele. Co my tu mamy? Nic. Tu jest do jakiejś korbki, I guess, będzie sobie można skrót odblokować. Więc tu możemy zejść pod ziemię. Tutaj była... tu jest chyba drzwi, które się otwiera. Zoe, znów próbowałaś kreślić drugie piętro, nie sądziłaś, że się przyłapie. Nawet po tym, co przydarzyło się Evelyn, wciąż gadasz o jakimś dziwnym leku. Co kombinujesz z moim ołtarzem? Nikt nie dotyka ołtarza. Żałosne, żałosne. Próbujesz przecież uciec z domu. To pewnie Margaret próbuje powstrzymać Zoe od ucieczki. Zrobimy sobie szybko paliwo. Tu
Tutaj raczej nic więcej nie znajdę, więc zejdziemy. Musimy zebrać ten kruczy klucz. Tutaj jak graliśmy jako Mia, to nas jakoś w tej okolicy Marguerite dopadła. Mam nadzieję, że to się nie powtórzy. Wezmę sobie te stymulanty. Bo mnie irytuje to, że mi zabierają miejsce w ekwipunku. Tu jest korbka, super. Mamy dwa miejsca, gdzie możemy jej użyć. W jednym... Jedno widzieliśmy, w drugim jeszcze nie byliśmy, ale wam pokażę. Czy... Ethan, czy mógłbyś... Co się z nim stało? Użyjemy tej korbki tutaj. Czemu mamy przejście na drugą stronę teraz? Nie musimy wszędzie przechodzić i musimy znowu iść. Pokój gościnny, galeria... Nie, tfu. Salon, jadalnia i węzeł wody. W to miejsce musimy iść. Ale chciałbym przejść normalnie do... O Boże, amunicja do Magnuma, are you serious? Chciałbym przejść normalnie do safe roomu, żeby tam zapisać i poskładować rzeczy. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję, żeby to zrobić. Tu nic nie ma. Nie ta broń i fen. Idźcie w chuj. Alpeki od tak zniknęły, jak ja ich nie lubię, jak ja nienawidzę tej chmury cholernych owadów. Aha! Zabierzcie mnie stąd. Co możemy schować? Mamy... Chemikalia. Dobra, zrobimy sobie jeszcze dodatkową apteczkę chyba. Już niech stracę. To schowamy, korbkę nam się jeszcze przyda. Czy tej dużej apteczki nie chcę schować? Ja ją na razie schowam, ja wiem gdzie będę chciał ją wyciągnąć, także to raczej nie ma problemu. Amunicja pistoletowa. Wszystko jest. Mówię, jak już wyjdziemy z tego domu, to ja będę miał pewność, że te zasoby, które spotkamy po drodze, nam wystarczą do końca gry. Ale tutaj, w tym miejscu, ja chcę oszczędzać wszystko na tyle, na ile tylko się da, bo wiem, że w tym domu od cholery zasobów schodzi. O tak. I nie ma amunicji, tej głupiej kurwy. No ja tu mogę przejść, więc whatever sobie. Margarita, cicho bądź. Średnia Margarita dla każdego. Teraz możemy zrobić obejście. Tędy, wejście, salon, jadalnia, dobra. Jako, że... Margarita była tam, no to raczej nie ma szans, żeby tak szybko obróciła do... Tutaj i tutaj. Ona tu była! Holy fuck! Wow! Ha? Czego ona chce? Proszę nie buliować. Długa. Czy jest coś z lewej? Jest apteczka, cool.
One się naprawdę przydają tutaj. Paliwo, wiadomo. Zamknij drzwi. Moneta kolejna. I jest klucz wrony. Wrony, dobra. Nie kruka, Boże. Teraz musimy jakoś Margarity uniknąć. Ona pewnie znowu zostawiła za sobą. Nic nie zostawiła. Bardzo dobrze. Wydaje mi się, że za kluczem wrony, że za tymi drzwiami jest save room, więc nie będę się teraz wracał tam, to jest trochę bezsensowne. Byłem tam przed chwilą, dosłownie. Jest większe ryzyko, że trafię na Margi. Ona jest tu, dobra, nieważne. Większe ryzyko, moja dupa to większe ryzyko. Dobra. Boss fight. I guess. Boże, nie. Tak, myślę, że mogę. Zwłaszcza, że to wy mnie tutaj tam trzymacie. Nie, nic mi z tym. Ładować. Daj mi chwilę, kobieto, jest tu. Dead? Idź w cholerę, jak ja cię nienawidzę. Ja nienawidzę być w tym, w tej lokacji. Jeszcze coś mi bije, no. Boże. Co jest? A? Co się dzieje? Jesus Christ, dobra, przynajmniej już jest po niej, ale jak ja nie lubię. Tak, to pewnie ta maś, stawiam, że to ta maś. Idźmy stąd. Margarita może, nie wiem, owada pocałować co najwyżej. Nie, no to pewnie ta masa, to macie rację. To na pewno prawie jest to. Co my tu mamy? Tu jest ten ołtarzyk. Tu jest jedno wielkie nic, bo po co miałoby tu być cokolwiek. Ha? Co to za target? Holy shit! W sprawie surowicy serii. Do wytworzenia surowicy wymaga następujące składniki. Nerw czaszkowy serii D, nerw obwodowy serii D. Przy okazji mamy taką jakąś dzieckopodobną strukturę tutaj. Fiołki, jakieś tam elementy badawcze i telefon. I just got done dealing with your mom and her fucking bugs. Wish you could have warned me. Sorry about that. What about the serum? I haven't found any. But I did find out we need to make one. A D-series head and an arm. This can't be right. A head? I think I have that around here somewhere. You do? I don't know about the arm, though. Have you searched the whole house? No, not yet. I still need to check the second floor here. All right. Rozumiem, że nerw czaszkowy oznacza głowę, ale czy nerw obwodowy automatycznie oznacza rękę, że Ethan wiedział, że to o rękę chodzi?
Nie wiem, nie znam się. Nie jestem specjalistą z zakresu anatomii. Z laleczka jakaś, nie wiem, czy to nie wudu, czy jakieś inne licho. Paliwo do palnika. No, przyda się, biorąc pod uwagę, ile tego spaliliśmy. Odkąd dzieciak zjawił się w domu, całe dni dźwięczy mi w uszach i nie mogę zasnąć. Zoe ma rację, z dziewczyną i kobietą, z którą przyszła, jest coś nie tak. Mama, mamy, słyszę głosy i ciągle mi niedobrze. Wybrałam się do lekarza w mieście i zrobiłam prześwietlenie. Dziewczyna dała mi prezent. Schowałam prezent w tajemnym pokoju na samym końcu drugiego piętra. Okej, to już wiemy. Ośrodkowy układ nerwowy, no, mózg, kręgosłup. Obwodowy to wszystkie inne nerwy. Czyli to może być cokolwiek innego, to nie musi być ręka, tak? Ta ręka to oznaka zaufania dziecka, czyli no, wiemy, gdzie jest ręka. Dobra. Jak stoimy z to może być Bepis. Bepis Seride. To jest Limp. Okay, wydaje mi się, że żeby tu przejść... walka z bossem, Sylwio. Walka z tą, z Margheritą. I moje narzekanie na to, jak nie lubię tej lokacji. Czy tak wydaje mi się, że jest lepiej niż grałem pierwszy? To nie jest jakieś takie, że... Co to było? Kto to był? O! Excuse me! Dobra reakcja, Ethan. Nie jest to coś jakby ofensywnie złego, coś co jakby przez co cała ocena gry idzie u mnie w dół. No i nie podoba mi się ta miejscówka po prostu. No tragedii nie ma, mówię. Nie jest tak, że jest jakoś bardzo źle. Wychodzimy. I proszę bardzo, jesteśmy na zewnątrz. Możemy sobie odblokować, słuchajcie. Co tutaj możemy? Zdjęcie skarbu. Jest jakiś kibel i pety. Super, fajny skarb. Jest jakaś szklarnia, jakieś coś. Okej. Okay. Silne chemikalia. I tu możemy udać się do wozu. Nic tu nie ma, zdaje się. Więc... Wracamy do przyczepy kempingowej. Wydaje mi się, że z monet zgromadzonych możemy już uzbierać na stabilizator. Jop. Więc go zgarnę. Zwiększa szybkość przeładowania. Na pewno to się przyda, biorąc pod uwagę, jak to ostatnio z tym przeładowywaniem wyglądało. Nic przyjemnego! Czy ja tu chcę coś jeszcze pochować, coś jeszcze wyjąć? Na pewno możemy wziąć ziele jedno i zrobić z tego kolejną dużą apteczkę. Super. Proch strzelniczy to raczej nie. Skarb to będę pamiętał, że to jest kibel plus... No. Kibel plus. Nowy program rządowy, słuchajcie, Kibel Plus. Na renowację łazienki. A, to jest ten skarb, amunicja do Magnuma. Okej, okay, fair enough. To było tu na papier. To skoro to już mamy z głowy, to teraz musimy iść do tego... do tego tutaj domu.
Zamknięte z drugiej strony. I musimy wziąć latarnię. Tak nam mówi cel misji. Pokonaj Margaret i zabierz jej lampę. Bardzo subtelne, no spoiler, w ogóle wszystko git. Tu mamy zioła, a tu jest... O! Środek rozdzielający. Zajebista rzecz do dekonstrukcji psychostymulantów i zebrania od nich chemikaliów. Nawet nie wiem, czy zaraz się nie wrócimy z tego nie skorzystać, żeby mieć więcej paliwa. Mam ochotę tak zrobić, z drugiej strony mam wrażenie, że można tutaj zejść i po prostu otworzyć drzwi. Tak mi się zdaje. Jak się okaże coś innego, no to moja strata, I guess. Jest trochę ammo do palnika, git git, good good. Okej, okay, tutaj. Dobra, czyli jednak się myliłem. Fuck me. Czy jesteśmy tutaj utknięci, dopóki nie... A! Jest Hemfloid, dobrze. To od razu zrobimy paliwo. Zamknięte, po schodach jeszcze nie chcę wchodzić. Tu możemy wejść i tu. Dobra. Silne chemikalia, naboje. Czy ja mam zioło? Mam nawet dwa, więc robimy, proszę państwa, kolejny silny med. Wydajną apteczkę. Bardzo się cieszę. Mamy, jeżeli chodzi o zasoby, to się nie powinienem tak bać, bo stoimy bardzo fajnie z zasobami. Nie jest źle, nie ma tragedii. Dużo apteczek, dużo amunicji, wszystkiego jest dobra ilość. Ile z tego zostanie? Zaraz się przekonamy. To jest zamknięte z drugiej strony i możemy teraz iść tu. Boże, Boże, Boże! Niechcący zrobiłem ten quick turn. Którym ja zrobiłem? Ja nawet nie wiem. A, X-em, X-em. Mniej instynktowne to być nie mogło już, naprawdę. Więcej jest paliwo, jest ziele. Ale nie mam chemikaliów do tego. O-o. Gdzie ona jest? 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 Ona gdzieś tu jest. Słyszę ją. Ale gdzie? Dobra, spierdala i powiedz mi, gdzie jesteś? Jest, dobra. O Boże! Wygląda absolutnie ohydnie. Wow. A mi sprzedała teraz. Luja. What the fuck? Dużo ilości naraz utraconych hapeków. Spadła tu na dół. Idę po nią od razu. Tak, to jest to, o czym myślicie. Nie sprawia, że ta walka jest ani trochę bardziej komfortowa. To na pewno. Rzucam na górę. Właśnie ona składa jaja teraz. Schodzimy na dół, bo tu jest jeszcze... Tu są chemikalia, więc można z nich zrobić paliwo. Dobra. Tu jest też paliwo i chemikalia, dobra. Zgarniamy ze sobą, zgarniamy, łączymy. Dobra. Jest to.
No zawsze mnie zaskakuje tym lunge'em głupim. No cóż. Duża apteczka i do przodu, mamy tego trochę. Jest na górze. Amunicja pistoletowa. Nie, 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 błagam, nie! Jeszcze nie mam wybranego tego, no fuck off! Nienawidzę! Ja mam dużych apteczek, jedną jeszcze i dwa zioła. Jezu! Wszystko muszę przeładować teraz. O Boże, Boże. Nie lubię, nie lubię, nie lubię. Naboje do strzelby. Oszczędzam trochę palnik, żeby było na... sobie zrobię apteczkę, bo boję się, że jej po prostu nie wystarczy. No i dobra. Chwila oddechu złapana, szukamy jej teraz. Ale po chuja spadałem? Ktoś cię prosił, Ethan? Gdzie to jest? Dzięki za followa! Javier. Okay, ona wyskoczyła. Which is not okay. TBF. No bo gdzie ona teraz jest? Jezu. Ale gdzieś teraz hoduje te swoje disco robaczki. Cholera jasna. Póki nie znajdę, to zaraz będzie ten. O, słyszycie, to jest... Jak jest taki odgłos, to znaczy, że ona gdzieś składa te swoje... Ja nie wiem... Nie wiem, gdzie jest ten! Thank you for the beat. Unfortunately, I don't speak your language, so please understand. English only, Polish only. Gdzie jest? Tu jest! O, siema. Spanish. Okej. Okay. A, to jeszcze się wierzga. Boże, Boże. Design Marguerite jest disturbing po prostu. Jest strasznie odrażający. Czy to, że musimy jej w picze walić, żeby zadawać jej obrażenia. To była szczera próba. Ach. Niech ona już umrze, błagam. No zgiń, zgiń. Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Jeszcze ona tu jest. Zużywam kolejny med. Nie mam już prawie amunicji do zapalarki. O to mi chodziło! O to mi chodziło, że te zasoby po prostu padają tutaj w niesamowitym tempie. Przez tą łajzę głupią. Co to było? Super, super. Co mi zostało? 121 tego. Płonącej amunicji. Zamknij ryj. No nie, no ile ona może przyjmować? Ja już mam 22, ja nie mam z czego już robić nabojów, ja przez całą grę robiłem same naboje praktycznie.
Boże, czy mi się udało? Czy to koniec? Tak! 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 O! We did it! We made it! Mamy lampę. I got a lamp. Naprawdę... Nie lubię tego bossa, nienawidzę to, ile zasobów ona zajmuje, żeby ją zdjąć. Tu było jeszcze trochę paliwa, więc byśmy mieli jeszcze trochę. I pistoleta, dobra, czyli... Jakoś byśmy sobie dali radę tak czy siak, ale zobaczcie po prostu, jak... Bardzo wyczerpująca jest to walka dla Ifena. I przygotowywałem się, do tej konkretnej walki się przygotowywałem. Cały czas robiąc tę amunicję, do tego segmentu. Nie ma w tej grze nic... bardziej męczącego niż to, nic, dosłownie. I this fight is... for me the most exhausting. Takes up most of the ammo. Like, she just can't stay dead. Whatever you throw at her, it's not enough. It seems like not enough. And I just killed her by sheer luck, feels like. So it's really unpleasant for me, and it basically marks the lowest point of the game for me. But it's done, so we can get out of here. Tu jeszcze mamy, tu nic nie mamy. Good. Możemy stąd wyjść? Powinniśmy być w stanie stąd wyjść. Albo nie. No okej, okay. Nieważne. So we're able to go get out of here. After beating Margaret or Margarita, I don't even know what's the correct pronunciation. What's her correct name? Margaret, I think. Ona się chyba Margaret nazywa, nie? Jak ona się nazywa? Gdzieś powinno być w plikach. Akta. I'm checking if there's something about... Marguerite! Okej, okay, Marguerite, that's... Tak się nazywa. Marguerite to jest. Okej. Okay. Legitimately forgot. Wracamy do... wozu kempingowego. Teraz z zasobami, które oszczędziliśmy z wcześniej, mianowicie te zioła i te chemikalia nam bardzo pomogą, bo możemy z tego zrobić... A, bo mamy tu wydajną apteczkę jeszcze! O, proszę, czyli to nawet nie będzie nam aż tak przydatne. We have a strong first aid med, so we don't even have to make another normal med. Which I'm glad for. It means we're saving up resources for later. It's something I'm aiming for, basically. Alright. Okej. Okay. Lampa jest, korbka jest. Chyba to się jedno i drugie przyda. Apteczkę sobie zostawię na momenty, gdzie będzie już naprawdę źle. Stąd możemy wyjść. Tutaj tak, tutaj. So we can go out from here. We can go back to the old house. Place the lamp and get the hand. That's basically what we want to do. So at least we don't have to worry about Marguerite. Zapominam o tym cały czas, jak się ona. Marguerite, dobra, dobrze, okej. Okay. I was correct. Pamięć nie ta. Memory not as good as it used to be. Robię taką symultanę trochę. Zainspirowaną tym... Okej, tutaj Marguerite wyskoczyła na nas ostatnio. Zainspirowana trochę tym, co... robią streamerki z... Ha? Co to było? What was that?
Why did the piano play? They played me like a damn piano. Stawiamy tę lampę. Robię tą symultanę, bo... be the piano. Nazywają March. To jest opcja. Wiem, że streamerki z Hololive'a wielojęzykowe robią coś takiego, że gadają w jednym języku, w drugim trochę, w trzecim, jak się uda, żeby móc uczynić streamy przyjemniejszym dla większości widzów. Ja mogę robić coś podobnego, jak wiem, że jest ktoś z zagranicy tutaj, to... To mogę przynajmniej jakoś tak uczynić te streamy przystępnymi, żeby można było coś tam zrozumieć, co... Co? Evelyn, my family. So there's the drawing. And many shoes. She's got a large family, that girl who drew this. Evelyn, I believe, did this. Evelyn ma całkiem dużą rodzinę, jak widać. Wow. Co to za... Annabelle! Zaraz stąd wyskoczy. Tu jest... dużo ludzików, jakaś łódka przebita na pół. Misiek. Seems like... kinda like an ordinary... child's house, but messy. Strasznie zabałaganiony. Statek SS ligu się z załogą, tak. Zabałaganiony pokój dziecięcy. Zabajone, strasznie zabajone, wiecie? Takie lody chyba są, jest taki smak zabajone, nie? To jest skażone pomieszczenie, więc mogą jeszcze do nas wyskoczyć gluty. Dobra, to nie są moldedy. Don't have any enemies here, but it seemed like there would be because of the mold we see. Coś jest z nią nie tak. Something's wrong with her. Jaki ryje jak bułki! Nie wkurwiaj golema! Seems so pissed off, I swear. What is this? Doesn't seem suitable for a child's room. Tak. Lampka nam gaśnie trochę. Ha. Czy ja mogę? Czemu mam się trzymać z dala? Nie rozumiem. O, piłka rzucanka. To było sekretne pomieszczenie, pamiętamy, tak? To, co nam powiedziała... To, co było napisane w tej notatce. O, tutaj jest nawet oznaczone. Looking around for some items, we can see the secret location. Right here. Tutaj możemy zobaczyć, więc... Jest otwarte, we can open it. Jest Renia Rączkowska! Ręka osobnika serii D. Nie pamiętam, czy Waoni był fortepian. Jest ręka, ona zajmuje jeden slot na szczęście. Można ją sobie obejrzeć. Z D002. O! Czy to było tu wcześniej? Was that here before? No, it wasn't. I don't think it was. Co to jest? What's this music? Fuck off, fuck off, fuck off! Jesus Christ! Okej. Okay. Wszystko jasne. It all makes sense now. A ja nie mam amunicji znowu. Mam tylko trochę tego spalającego się. Mam trochę paliwa.
Only have some fuel, which is really weak, in my opinion, ale... Myślę, że trochę będzie jeszcze więcej moldedów zaraz. I think we'll see some more molded in this room. Yep, there's the one! Jest tutaj jeden. I oczywiście mój miotacz płomieni gówno dał. Sami widzicie, jaka słaba jest ta broń. Tak jak poszedł, to ja się już nie ten, ja nie będę się wysilał w takim razie na symultane, bo... Miałoby to sens, gdybym miał więcej widowni. Znaczy, wiecie, nawet jak przyjdzie jeden kolega, to i tak chcę jakby, żeby się tutaj bawił, więc nie będę ograniczał swojego tłumaczenia do nie będę się ograniczał, jeżeli mogę mówić po angielsku, to będę. Idę stąd po prostu. Z pieprzem. Nie zostaję tutaj, nie marnuję zasobów, amunicji, nic. Po prostu stąd idę. Nie mam jak z tym walczyć. Co i Boże słodki! Are we really gonna be able to make serum with this thing? It'll be fine. It'll be fine. We can get out of here. Together. I'll be waiting for you in the trailer. Alright. Okej. Wracamy do przyczepy, a ja z tego wszystkiego muszę iść do łazienki, także zaraz wracam. No dobra. Już mówię, teraz po prostu długa stąd. Idziemy do przyczepy. Modlimy się, żeby nic nie stanęło nam na drodze, bo jesteśmy bardzo niedoposażeni na ewentualne przeciwności losu, które nas czekają. Dobra. Dotarliśmy, ale w przyczepie nie ma Zoe. Never mind. We only need the head, and you've got it. This is gonna help me and me, right? Hey, buddy! I thought you should know. I decided that Zoe needed a timeout. She and Mia are here with me. And they're keeping each other company. Just let them both go! What do you need them for? That's family business, Ethan, and not your concern. Understand? No i trzeci dupek nam został. Head, feel free to come by any time and I'll give it to you. But only if you participate in a little activity I put together just for you. What activity? Oh, I know you're excited, but don't worry. It's not going anywhere. First step I need you to take, partner. It's for you to take a peek inside the fridge in the freezer there. Fuck you! Oh, come on now, don't be like that. You want to have some fun, don't you? Now, look in the fridge.
Dobra, spojrzyjmy do lodówki. Nie mamy za bardzo wyboru. Co my w ogóle mamy? Trzy chemikalia, jedno ziele. Wyjmę sobie chyba jeden chem na wypadek, jakbyśmy znaleźli proch strzelniczy. Świnieczka na siebie w prosektorium, suko, fajny łeb. Czy ja zapisywałem, by the way? Czy ja zapisywałem? Nie zaszkodzi jeszcze z 50 razy na wszelki wypadek, słuchajcie. Jest klucz wrony i teraz tak, co w tym domu... Tutaj było zamknięte kluczem wrony. Na górze... Róże, nic nie było. Na dole apparently też, więc słabo. Bardzo słabo to wygląda, jeżeli chodzi o nasze zasoby. Będzie już tylko lepiej. Ale na razie musimy sobie radzić. Na szczęście... Zdaje mi się, że bez Jacka. Tutaj to było, czyli tędy idziemy. At dead of night. W sensie to jest gra jakaś? Ja bym teraz chętnie, bo jeżeli chodzi o filmy, to ja bym na Conjuring 3 poszedł teraz chętnie do kina. Bo z moją dziewczyną oglądamy dużo, dużo strasznych filmów z tego całego uniwersum The Conjuring. Więc fajnie by było obejrzeć trójkę, jakieś inne śmieszne rzeczy. Pociski za... Granatnik! Holy Monka S! Mamy granatnik. Co basically oznacza... My w ogóle, jeszcze dokończymy, w ogóle lubimy oglądać horrory, więc jeżeli macie coś fajnego do polecenia, to dajcie znać. Doktor Sleepa też oglądaliśmy ostatnio. To jest sequel swego rodzaju do Lśnienia, tego filmu z Nicholsonem, reżyserowanym przez tego Kubricka bodajże. Kubrick to robił? Chyba Kubrick to robił. Mamy granatnik, przez co ta zapalarka może iść do diabła. Tak wam powiem. Nie ma już żadnego po prostu sensu tego trzymać. Jest, ta broń jest bezużyteczna. Jej nienawidzę, nie lubię. Doktor Sleep już na wstępie miał jednego gigantycznego plusa dla mnie, mianowicie Ewan McGregor grał główną postać. Ja go bardzo lubię. Więc jak widzę, że film ma Ewana McGregora, to już wiem, że będę chciał go obejrzeć. Alright. Mamy trochę amunicji. Dobra, chowamy to badziewie. Ta ręka też na razie ją sobie schowamy, ona nie jest przydatna. Ten klucz też sobie na razie schowamy, on też nie jest przydatny. I to paliwo może iść do diabła, bo też nie jest przydatne. Mamy trochę amunicji do strzelby, trochę amunicji do pistoletu, mamy jeden pocisk granatniku, więc jakoś chyba powinniśmy dać sobie radę.
Zwłaszcza, że wydaje mi się, że tutaj znowu będą jacyś nowi przeciwnicy. Nie wierzę, że nie. Byłoby zbyt pięknie. Najprzyprza droga do prosektorium to jest tędy. Nie tędy. Tędy. Czy tutaj ja w ogóle wszystko zgarniałem na pewno z tego pomieszczenia, bo mogłem nie. Doctor Sleep w ogóle fajny film, ale mało horrorowy. Ja myślałem, że to będzie bardziej w takiej ten... On jest... To nie jest horror za bardzo. Jezu. Co ty tu robisz, babo? Jesteśmy w prosektorium. Tylko musimy zrobić obejście teraz, zobaczcie, bo... Ciało tego zastępcy szeryfa jest... Wow! Boże! Podrabiany liker! Jeszcze zagapiłem na komentarze. No i jeszcze jest, będzie serial, który się nazywa Kenobi, czy tam Obi-Wan Kenobi. Także dzięki za rekomendację. Obczaję na pewno. Trzeba będzie zrobić apteczkę. Przy pierwszej możliwej okazji. Udowodnij, że jesteś prawdziwym mężczyzną i wstać rękę do gardła tej świni. O! Hemfluid tu jest. Proszę bardzo. Zioła nie mamy do. Stężenie pośmiertne. Zaczął się już rozkładać. No i cóż? Nie. Okropne. Okej, ale mamy... Klucz węża, ostatni klucz. O Boże. O Boże. Jestem martwy! Ale który serial? Bo jest ten reżyser, jest ten Tartakowskiego i jest ten drugi. Weźmy strzelbę. Ten 3D, okej. Okay. Może jak przebiegnę tutaj odpowiednio szybko, to w ogóle nie będę musiał marnować amunicji. To te chyba drzwi są na klucz węża zamknięte, więc od razu sobie skorzystamy. Ile one mogą jeszcze przyjąć po jednym czystym szocie ze strzelby? Are you serious? Jest amunicja do strzelby, bardzo mnie to cieszy. A generalnie nic innego mnie nie cieszy, bo... Bo jest bardzo słabo pod każdym względem tutaj. Jeszcze jestem prawie że pewien, że te wannabe likery moldedowe będą wyskakiwać. Powiedziałem. Przynajmniej one w miarę dobrze schodzą, jeżeli użyjemy strzelby jednocześnie i pistoletu. Serial w ogóle bardzo dużo rzeczy jakby rozwija z tego, z prequel trilogii. Zrobimy dwie apteczki, słuchajcie. Mamy jedne chemsy tutaj, drugie chemsy tutaj i to chyba powinny być jeszcze... No tylko jedne, no trudno.
Ale ja muszę mieć te hapeki. Znaczy, że po prostu nie mamy amunicji na nic innego. Więc nie mamy nic innego zrobić z tych chemikaliów. Chyba, że po prostu zrobię tak. No dobra, jedna apteczka wystarczy, żeby nas doprowadzić w miarę do stanu używalności. Więc ja po prostu wezmę te zioła. Wezmę sobie powiedzmy ze 2-3 zioła i w razie co z nich będę korzystał w sytuacjach stykowych, nie z chemikaliów. Ja je jednak chcę oszczędzać. To będzie zapis. Za niedługo będziemy kończyli ogólnie. Już mało czasu zostało, ale chciałbym, żebyśmy chociaż trochę sobie pozwiedzali. Na górze są pomieszczenia zamknięte na wężowy klucz. I ja naprawdę będę się starał raczej tych moldedów omijać. Na tyle, na ile mogę. Na tyle, na ile mogę, jak powiedziałem. Tak, to, że Bakera tu nie ma, nie znaczy, że ten dom jest w jakimkolwiek stopniu bezpieczny. Bo nie jest i chyba jest jeszcze bardziej obrośnięty tym moldem. Pierwsze pomieszczenie, do którego wchodzimy. Pokój dziecięcy. Zepsute. Sztućce tu są. Oliver przestał wrzeszczeć, ale z góry dochodzi stukanie. Strasznie śmierdzi, są już jakiś dziwny sok. Zmieniłem trofeum z pilotem, będzie świecić nawet w nocy, czyli lampka z jakimś pilotem, I guess. Yep. To nam otwiera przejście na górę. Tu mamy wytrych, super, będzie można skorzystać. Suplementy. Nie powiem, że jestem jakiś bardzo szczęśliwy. Konkurs młodych wynalazców, trzecie miejsce. Czyli zdolny był. Wstawiam, że to Lukas. Kije baseballowe rozwiązują każdy problem. Głupi Oliver ciągle mnie wyśmiewa, jesteś stuknięty. Nie chcesz się zadzierać z tym, z Lukasem, chłopcze. To na pewno. Stąd już... Większej rzeczy pozgarnialiśmy. Zioło to jest pewnie ziele do zgarnięcia. O! Musimy zrobić tę taśmę zanim skończymy, słuchajcie. Musimy zrobić tę taśmę. Mówię o pracy. Klient Jack Baker, wykonawca Trevor and Chamberlain Construction. Jestem ciekaw, czy to ci sami Trevorowie od Lisy Trevor z jedynki. Mamy zabawkową siekierę, atrapę strzelby. Trevor Belmont, nie, nie. Jak ja teraz zgarnę ten klucz? W ogóle. Chemikalia, mam za mało miejsca, muszę to gdzieś zostawić. Dobra, później będziemy to wszystko ogarniać. Chcę najpierw odpalić taśmę. Musimy zrobić taśmę. Bo to jest bardzo ciekawa taśma. Taśmę zrobimy w rekrumie, bo tutaj jest najbliżej. Wszystkiego najlepszego, eksperyment. Czy... idioci, którzy wtargnęli na posesję, mogą rozwiązywać puzzle. I to jest Clancy Jarvis. Clancy to jest ten kamerzysta. Don't be this way. It's gonna be fun. Just you wait. Także Lukas nas zamknął gdzieś. Poszedł sobie. My w ekwipunku nie mamy absolutnie nic. Możemy wziąć świeczkę. I mamy klauna. Super. Bardzo creepy.
spalnik, jest jakiś tam... Jesteśmy sobie w jakimś pomieszczeniu ogólnie. Zamkniętym oczywiście, na cztery spusty. I mamy zraszacze włączone. Oj, ten Clancy nie ma zszywacza, obviously. Na ręce. To tak, musimy przede wszystkim włączyć zraszacze. One będą tutaj się odpalały za każdym razem, kiedy przejdziemy, więc nie musimy... Nie możemy umieścić tutaj świeczki na torcie zapalonej. Musimy zbierać, moi drodzy, itemy. Tu jest klucz naciągowy, który z... Escape room, no właśnie. Tego się leje jakaś substancja. Trudno powiedzieć co. Tutaj mamy jakiś zamek. I teraz tak. Co mamy dalej? Klucz naciągowy. Do czego on się przyda? Do tego. Możemy odpalić tego klauna. Ale nic się nie dzieje. Jest potrzebny palec, I guess. Jak odkręcę wodę, to nic się nie stanie. Tutaj z kolei spróbuję spuścić wodę. To tutaj mamy brudny teleskop. Mogę go, słuchajcie, wyposażyć. Tylko no jest brudny, ja nic nim nie zobaczę. Ale na szczęście mamy środek, który może ten teleskop oczyścić. Te zraszacze. Otóż to. Teraz jak spojrzymy przez ten teleskop tutaj, to mamy taką kombinację wisielca, kruka i płodu. Kruk na jakimś tam nagrobie. Okej, okay, na nagrobku. Normalnie byśmy tego nie zobaczyli, z teleskopem możemy to zobaczyć, czyli teraz możemy otworzyć ten safe. Jest wisielec. Kruk na grobie i płód. To otwiera nam sumianą lalkę z podpisem U. Przyjemnie bardzo. To jest tak, lalka twarda w dotyku, zdaje się ma jakiś ląd. Widzicie? Taki sznureczek wystający. Dla mnie to wygląda jak ląd. Jest na szczęście też kuchenka, o którą możemy tę lampkę... Kuchenka gazowa, o którą możemy tę lampkę, ten ląd podpalić. To w ogóle lampkę, te... kukłę podpalić, o. Dostajemy palec. I teraz tak. Bierzemy ten palec. I możemy znowu... Nie, właśnie, on czegoś jeszcze potrzebuje, żeby pisać. I guess. Czyli to jeszcze nie jest skończone, dobra. Czy ja mogę tutaj wejść teraz? Mogę, tylko muszę to spalić, okej. Okay. No to znowu bierzemy świeczkę tym razem. Zapalamy od tej kuchenki. I spalamy ten sznur, okej. Okay. Mamy balony! Które pękają przy kontakcie z ciepłem i jest tutaj łódka kolejna. Mamy napis happy. Czy jest tu coś jeszcze do zebrania? Pewnie jest. Wydaje mi się, że jest. Jest. Jest taki balon do nadmuchania. Co nam dalej zostało? Mamy tutaj... Tu chyba jest powietrze. Czy tam coś. No w każdym razie jest to urządzenie, z którego możemy nadmuchać ten balon.
I wyleciał z niego gwóźdź. I Clancy jest ranny teraz. Ulala. Poszkodowany bardzo. Mamy gęsie pióro. Ale Clancy, jak widać, mocno oberwał. Ale teraz możemy dać pióro temu. I on może zacząć pisać. On może pisać na naszej ręce. Zrobione. Na ręce mam napisane loser. Jest to 5-literowe hasło. Które wpisujemy tutaj, to jest... 5 razy trzeba, żeby obrócić, żeby ten mechanizm zadziałał. Jest wpisane hasło loser. Mamy uchwyt zaworu. Innymi słowy, możemy wyłączyć teraz zraszacze. I teraz nie mogę spojrzeć na rękę. Super. No i co? Zraszacze nie odpalają się, więc możemy postawić świeczkę. Zagadka skończona. I Clancy może uciec. A raczej mógłby, gdyby cały pokój nie zajął się ogniem. Możemy próbować stąd uciec. Ale jak widać... Nic na nic się to nie zda. Żegnaj Clancy, cóż mogę rzec. Dobra próba była podjęta. Happy birthday. No z kamery pewnie, czy tam coś. Nie wiem, może Clancy cały czas nagrywał. Trudno powiedzieć. A jest jedna rzecz, której jestem ciekaw. Bo chyba możemy odpalić tę kasetę po raz drugi, no? Tak mi się wydaje. Tylko musi nam załadować z powrotem. Chciałbym odpalić tę kasetę po raz drugi. Nie mogę pominąć cutscenki. Ale jest jedna rzecz, którą jestem ciekaw sprawdzić, wiecie? Z tą taśmą. Bo widzicie, wezmę tę świeczkę znowu. Znowu jakby aktywujemy te wszystkie mechanizmy, ale znamy już hasło. Dobra, super. Fuck you! Więc mogę to podpalić.
I możemy Clancy'emu dać magiczne moce przewidywania przyszłości. Co się stanie, jak od razu pójdę tutaj z... i wpiszę hasło. Gra dla was wersji. Nie, no dobra, nie mogę. Muszę jeszcze zapisać. Tanie, tanie, tanie. Nie można uratować Clancy'ego, I guess. Przykra sprawa. A ja muszę teraz zapisać. Może być problem mały. Problem pod tytułem Moldedy. Którzy tu powinni być. Czyli pewnie się panoszą po domu. Cudownie. No spoko. Pójdziemy tutaj do save roomu. To jest skrzynka, więc możemy podkładać rzeczy. To chcę podkładać. Kaseta już też nam się nie przyda. To paliwo też idźcie mi z tym. Korbka na razie też się nie przyda. I ta siekierka też jest bez sensu. Zostaje nam wytrych, snake i granatnik z nabojem. Starczy, zwłaszcza, że wydaje mi się, że będziemy mogli podnieść niedługo kolejny upgrade do pojemności. A gdzie jeszcze jest wytrych to? Tu, okej. To się tym zajmiemy następnym razem. Póki co, kończymy. Także dzięki za dzisiaj. W następnym odcinku ogarniamy, o co chodzi Lucasowi. I wydaje mi się, że w przyszłym, za 2 tygodnie powinniśmy już skończyć całość. Zostaną nam jeszcze 2 streamy. Na czwartek zapraszam na zapowiadany Sudoku stream. Będzie 2 godziny łamania głowy o zagadki. Także... myślę, że będzie ciekawie. A na razie to było na tyle. Idę oglądać tego konferencji Xboxa pewnie za chwilę, więc trzymajcie się ciepło. Cześć.